Inżynier pracujący dla Nikoli Tesli powiedział mu: wygląda na to, że Marconi cię ubiegł. Tesla nie przejął się tym i odpowiedział spokojnie: Guglielmo Marconi jest dobrym kolegą, niech kontynuuje swoje badania. Wykorzystuje 17 moich patentów. Koniec XIX wieku to był czas wielkich wynalazków, a nazwiskami ich autorów do dziś określa się różne prawa i stałe fizyczne. Brytyjski matematyk James Clerk Maxwell jako pierwszy udowodnił w teorii matematycznej istnienie fal radiowych w 1864 roku. Niemiecki fizyk Heinrich Hertz postanowił potwierdzić równania Maxwella w praktyce i zrobił to w 1885 roku. Zaczął się wyścig o to, kto opanuje elektromagnetyczną, bezprzewodową transmisję danych. Jak większość przełomowych wynalazków, radio nie miało jednego ojca. Nikola Tesla zademonstrował transmisję radiową w Instytucie Franklina w Filadelfii. Ten urodzony na terenie dzisiejszej Chorwacji geniusz miał na swoim koncie wiele patentów i szybko opracował kolejny wniosek. Ale o kilka dni ubiegł go Włoch Marconi, zdobywając patent brytyjski. I jako pierwszy zarobił na radiu. Sprzedał go rządowi Wielkiej Brytanii. Nikola Tesla opatentował ponad 100 wynalazków, ale chyba wolał wymyślać nowe rzeczy, a nie zajmować się zarabianiem na nich. Wtedy dwa różne podejścia Marconiego i Tesli uzupełniały się. W 1904 w niejasnych okolicznościach Urząd Patentowy w Stanach Zjednoczonych przyznał Marconiemu patent na radio. Tesla zauważył, że Marconi przywłaszczył sobie jeden z jego patentów. W 1909 roku Marconi dostał Nagrodę Nobla za wkład w rozwój telegrafii bezprzewodowej. Tesli skończyła się cierpliwość. Skierował sprawę do sądu. O procesie pamiętali nieliczni. A samo radio odniosło wielki sukces, stało się pierwszym masowym medium. W wielu domach codziennie wieczorem wspólnie słuchano audycji. Wielu polityków spostrzegło, że to świetny mechanizm propagandy, bo pozwala dotrzeć do analfabetów. W następnym roku pewien młodziutki aktor i reżyser nadał audycję udającą transmisję z inwazji Marsjan na Ziemię. Blisko milion Amerykanów uciekło z domów i błagało policjantów o maski przeciwgazowe, bo Marsjanie mieli rozpylać toksyczny gaz. Radio było u szczytu popularności, torując drogę telewizji. Ani Marconi, ani Tesla nie dożyli końca procesu. Pół roku po śmierci Tesli Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przyznał, że amerykański patent Marconiego na radio był plagiatem pomysłów Tesli i innych wynalazców. Od wynalezienia radia minęło ponad 100 lat. Świat wciąż jest podzielony. Komu bardziej się należy tytuł wynalazcy radia? A wielu zastanawia się, czy bardziej liczy się pomysł, czy bardziej to, kto go pierwszy sprzeda.